Jestem może nie na tyle zadowolona z rzutu, tylko ze swojej psychiki i woli walki. Że jednak w ostatniej kolejce jeszcze zdołałam dziewczyny podciągnąć trochę. No ale nie, wynik jest tragiczny. Naprawdę, wynik jest tragiczny, policzę na dużo więcej, ale po prostu nie wychodzi. Nie wiem, co mogę powiedzieć, naprawdę, bo na technikach całkiem inaczej to wyglądało, więc to, co teraz było, to nie jest tak, że stresowałam się czy coś, bo ja miałam wielką przyjemność startować jeszcze na tym stadionie. Jestem tutaj od początku memoriału, jak się rozpoczął, więc nie wiem. Od roku mam gdzieś tam problemy właśnie z tą łopatką. Rok temu dosłownie na szeleście sobie gdzieś tam nadciągnęłam. Cały czas ją czuję, ale nie myślę o tym, gdy rzucam, bo no to źle skutkuje, że tam gdzieś tam bokiem przerzucam czy coś, więc nie, jest wszystko w porządku, jeśli chodzi właśnie o taką fizykę u mnie. Ja psychicznie jestem przygotowana, ale nie czuję się fizycznie chyba na to gotowa. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Wierzę w to, że to zrobię, ale jakby ciało mi jeszcze nie dochodzi do tego wszystkiego. Ja się bardzo cieszę, że dziewczyny daleko rzucają. Oby Polska była w czubie i możemy być wszystkie trzy na podium na każdej konkurencji. Nie zazdroszczę, ale po prostu mam kogo gonić. Dla mnie sportowe, ja bym chciała w końcu rzucić życiówkę. Jakby jeśli to mi da kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, to już w ogóle dla mnie będzie kosmos. Chciałabym przypomnieć, że jestem drugi rok młodzieżówki, więc moim głównym celem będą za rok młodzieżowe Mistrzostwa Europy, więc życiówka jest dla mnie kluczowa w tym roku.